Mamy kolejny dzień. Tam na parking podjechał jakiś kamper z Niemiec. Pogoda jest ok. Troszeczkę wieje, trochę z rana padało, no ale teraz jest całkiem przyjemnie. Noc spędzona w tym samym miejscu. I zapraszam serdecznie do oglądania kolejnego odcinka na kanale Żyj z Pasji. Z tej strony Janek i lecimy. Druciak odpalony, ale czekam z 2-3 minuty, bo tutaj bardzo będę miał stromy podjazd pod górę i mam 22 km do Lidla. Niestety muszę nadrobić 22 i wrócić 22, ale jak teraz zrobię zakupy, to przez 4-5 dni będę mógł zapomnieć o jakimkolwiek sklepie. A wiecie co, miałem jechać do Lidla, ale zauważyłem po drodze Plodinę, także nie wiem, czy warto jeszcze 10 km. Różnica w cenie praktycznie będzie taka jak na tych artykułach, także chyba tutaj zrobię zakupy. Ok, pokażę wam zakupy w Plodiny za 34,63 euro, czyli za niecałe 150 zł. Mamy tortille, dwa donaty, dwie cebule, paprykę, trzy bułeczki, ryż, cukier trzcinowy 750 gramów, woda jedna mineralna, makaron do spaghetti, śmietanki do kawy, dwa opakowania, mięso wołowe, pół kilograma mielone, no bo postanowiłem, że zrobię sobie spaghetti w jakiś dzień, to będzie spokojnie na dwa, może trzy posiłki. Takie steki wołowe, pół kilograma, przyprawę, bo kurczę, jak robiłem te steki z solą, pieprzem i z curry, to troszeczkę mało smaku było, także taka klasyczna przyprawa wegety do grilla, to oczywiście przyprawa do spaghetti, do sosu. Zrobię coś takiego, że sos i do tego cebula, mięso będzie ok. Ser 150 gramów, dwa soki litrowe i 10 jajek. I tyle. Szybki shake i lecę na pierwsze kąpielisko w dniu dzisiejszym. I elegancko, odcinek mi się prawie wrzucił, jeszcze trochę poczekam, bo zaraz będę jechał prawdopodobnie na kąpielisko przy Bośni i Hercegowinie i może dzisiaj będę w Bośni, a tam wiem, że beznadziejnie może być z zasięgiem, także korzystam tutaj. Stawałem na sekundę, ale nawet silnika nie będę wyłączał, bo chcę wam pokazać widok, bo z okna jest przepiękny, a co dopiero teraz. Ale ładnie. Ekstra to wygląda. Szkoda, że pochmurno, bo by była lepsza widoczność, ale robi wrażenie, co? Ło kurczaki. A co to za deszcz? A co to za deszcz? Ale się ustawiłem. Plaża Moracna i tutaj jest granica już. Tu już jest Bośnia i Hercegowina. Także dosłownie tam jak te słupy, już jest normalnie granica. Nikogo nie ma. Sam jestem na parkingu. Opustoszałe miejsce po sezonie. Moracna. Dobrze, niech będzie Moracna. Bardzo dużo tutaj jest osób w sezonie. Po plaży od razu widzę tutaj syf. Kapsle, śmieci, kapsle, korki po szampanie. Może warto by się przejść w ogóle tu po plaży z detektorem, co? No, takie kamyczki fajne. Mogłoby coś powpadać. Są huśtawki. No i plaża duża. Plaża duża. Będę miał co tutaj robić z detektorem. No, tylko poczekam, bo teraz tak kropi trochę, a pianka jest mokra, także po co to ubierać? Kolejny kapsel. Fajnie się tak szuka na oko. Tylko nie podoba mi się w tych plażach chorwackich, że zawsze jak jest troszeczkę większe falowanie, cały syf wylatuje i w takim pasku jest po prostu strasznie dużo dziadostwa różnej maści. Dobra. Bar w sezonie jest. Miejsce bardzo ładne, plaża duża, także dla osób odwiedzających myślę, że jest dość duży komfort z użytkowania tego miejsca. Przebieralnie. Zawsze warto sprawdzić, bo jak ktoś się przebiera, drobne potrafią wylecieć po betonie i spaść gdzieś na przykład ze drugiej strony. Są euro, czy nie ma euro? Nie ma euro. Ja tak serio to
praktycznie nie pamiętam, kiedy znalazłem taką monetę na ziemi. Tam toalety, o, duży budynek, także przystosowany pod większą ilość osób. No ciekawe, jak to wygląda w sezonie, jak tętni życiem. No na pewno plaża, którą przeszukam tak w półtorej godziny, gdzie będę coś wiedział. Ta mi się tylko nie podoba, to czarne, bo to jest bardzo mocny spadek. I może być tak, że tylko będę nurkował na tej ultra płytkiej wodzie, a tam w ogóle się nie da. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Na razie chowam się do busa. Przed chwilą się opiłem pół litra shake'a. Także i tak bym nie nurkował od razu. I co? I później widzimy się pod wodą prawdopodobnie. Okej, sytuacja wygląda tak, że teraz mam ciągłe opady deszczu przez 3 godziny. Czyli koło 15 już nie będzie padało i wtedy sobie na spokojnie zanurkuję. Miało przestać o 15 padać, ale już widzę, że taka mała mżaweczka w niczym mi to nie przeszkadza, także troszeczkę wcześniej zanurkuję. Podsumowanie, odrobina śmieci, cztery różne kawałki łowiu, ten najciekawszy 60-gramowy, kolczyk, uśmieszek, fajny, jedna kuna, 2,50 euro.
Spójrzmy, jak wygląda wyzwanie. Dzisiaj mamy 18 października, jedno nurkowanie, 68 minut, 0 gramów złota. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jutro, i wy zobaczycie w kolejnym odcinku, będzie nurkowanie w Bośni i Hercegowinie. Strasznie ciekawi mnie, jakie tam będą efekty. Dobra, po nurkowaniu czas na bardzo krótki trening. Kurde. Ach, jak dokręcałem, to się zraniłem, bo te zaciski są dość ostre, mniejsza z tym. Teraz ćwiczenie typowo pod arm wrestling, czyli uginanie sztangi na biceps od kąta prostego do pełnego zamknięcia. Podczas walki to jest bardzo ważny kąt, właśnie od kąta prostego do tego zamknięcia. Dlatego teraz jedna seryjka, 36 kg, maksymalna ilość powtórzeń. Bo teraz się zastanawiam, jak tą sztangę tutaj wziąć, bo żeby nic nie uszkodzić w busie. Okej, dało jakoś radę, żeby nie zawadzić. Dobra, tak będzie git. O, 20 wystarczy. Powiem wam, fajnie czuć, szczególnie po godzince nurkowania wysiłek jest jeszcze większy. Okej, znajduję się teraz w tym miejscu, ta plaża Moracna, tutaj właśnie poszukiwałem. Tutaj już jest Bośnia i Hercegowina, ten kawałek. I na pewno będę chciał jutro zobaczyć dwie plaże. Plażę Zenit i plażę w Neum. Obok siebie są, jest parking, także nie będzie problemu z dostępnością. Tutaj na kilkadziesiąt aut. Te plaże, co charakteryzuje? Charakteryzuje przede wszystkim niewyobrażalnie duża ilość ludzi w sezonie, co widać na załączonym obrazku. Dlatego myślę, bardzo fajne miejsce do nurkowania, bo no z Blue Trzynemo tak komfortowo jest mniej więcej tak jak ta pani, jest tutaj woda po pas i tutaj myślę, że spokojnie taki fragment 20 metrów będzie do przeszukania. Także taki jest plan, taki jest plan na jutro. A dzisiaj, ponieważ będąc w tym miejscu, tutaj przy tej plaży Moracna, mam beznadziejny zasięg w internecie, bo już mi chce roaming dziabnąć, że jestem w Bośni i Hercegowinie. Dlatego muszę się troszeczkę cofnąć i zastanawiam się, gdzie się cofnąć, bo dzisiaj robię live'a. Oczywiście ten live już był dawno, dawno temu, ale w sensie oglądaliście go już dawno temu. No bo mam 18 października, sobotę. Wy zobaczycie pewnie, nie wiem, 20, 22 ten odcinek. Także muszę się gdzieś cofnąć, zrobić live'a i potem poszukać po live'ie miejsca na nocleg. Tak to będzie trzeba zrobić. Czas przygotować posiłek. Najpierw oczywiście wyjdzie ryż i ten stek wołowy zrobimy. Kiedyś mnie delikatnie irytował taki ryż, co trzeba opłukiwać 2-3 razy, ale potem po przemyśleniu chyba lepiej tak ugotować niż w tych cholernych plastikowych torebkach, bo to jednak do 15-20 minut gotować folię i potem z tego wyciągać ryż i zjadać, to chyba takie rozwiązanie jest jednak troszeczkę bardziej zdrowe. Okej, ryżu wziąłem dużo, dlatego stek będzie jeden, tyle wystarczy. No i ciekawi mnie, jak ta przyprawa będzie smakowała z tym kawałeczkiem. Pokażę wam coś satysfakcjonującego. Może uda mi się fajnie nagrać. O, tyle powinno wystarczyć. A, gorąco, 25 stopni, zapomniałem. O. Taki zestawik obiadowy. Jak coś jecie? Standardowo, smacznego.
O, tak mówię, że warto patrzeć pod nogi, że dawno nie znalazłem monety i proszę bardzo. Mam tutaj 20 leke, rok 2016. Chyba to jest moneta albańska, no bo jeżeli mam leki albańskie, to bardzo możliwe, że to jest dokładnie moneta z Albanii, że jest to parę groszy warte. Także zabieram, może wydam w Albanii, zobaczymy. A to jest warte chyba złotówkę, bo jeżeli 2000 leków zapłaciłem 100 zł w Polsce, dobrze pamiętam, no to mamy 200 leków 10 zł, 20 leków złotówka. Także złotóweczkę znalazłem. Żeby zrobić live'a, cofam się 6 km niedaleko Duboka. Tutaj jest bardzo ładny punkt widokowy, gdzie widać Pelješki most i możliwe, że tam będę miał fajny zasięg, także lecę zobaczyć. Tutaj jest dla busa dość duże wyzwanie, bo zobaczcie, jaki to jest zakręt. Tak. Dasz radę, druciak? Dasz radę. Ale ostry. Ostry ten zakręt. No co? 5G. Taki widok. Chyba spoko miejsce znalazłem. Tutaj w sezonie normalnie jest otwarty punkt. I widziałem na zdjęciach Google Map, że jest automat do kawy, ale nie widzę. Nie ma automatu. Ale lipa. Nie ma automatu do kawy. No trudno. Zrobię sobie sam. Tak wygląda ta miejscówka. Przy głównej drodze kilka aut zaparkowało. Pewnie poszli sobie na spacer, bo to Chorwaci. No i widok na most, na morze, na góry skąpane w chmurach. I jeszcze agawę. Musiałem spadek sprawdzić. Muszę odwrócić auto i wtedy będę miał idealnie wypoziomowane. No i gitara. Okej, wszystko do kawki przygotowane. Tylko jeszcze wezmę ten cukier, co dzisiaj kupiłem. Bo już widziałem, że mi się kończy. W opakowaniu po tych paskudnych gumach trzymam cukier. Mikrofon już szykuję. Tutaj jedno z pierwszych zdjęć z poszukiwań. Zaraz odpalam live'a. I widzu, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to znaczy, że oglądasz moje filmy i ci się bardzo podobają. I teraz jest mała szansa, ale jednak jest szansa, że jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału. Także jeżeli oglądasz filmy, to jedno kliknięcie nic nie kosztuje, a dla mnie znaczy bardzo dużo. I moi drodzy, w tym odcinku to już będzie na tyle. Kolejny odcinek już stuprocentowo Bośnia i Hercegowina, dwa kąpieliska. Jeżeli cokolwiek będzie rokowało w Bośni, to może się pokręcę dłużej, może pojadę na jakieś jezioro śródlądowe. Zobaczymy. Na ten moment plan jest kolejny kraj odwiedzić, czyli Bośnia i Hercegowina, a później z powrotem Chorwacja w kierunku Dubrovnika. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!